Raz po kasynie przechadzałem się ciekawie i nie myślałem wcale tu w ruletkę grać. Ja chciałem tylko pooglądać trochę sobie tych hazardzistów, co ich na te gierki stać. Tych hazardzistów, co ich na te gierki stać. Nagle mój wzrok przykuła krupierki postać. Ślicznotka rozdawała karty, śmiejąc się. Jakże naturze w takiej sytuacji sprostać, kiedy zalotnie oczko ona do mnie śle. Kiedy zalotnie oczko ona do mnie śle. No więc do kasy pobiegłem i z rozmysłem zmieniłem sporą sumkę, myśląc sobie właśnie tak. Oj, nie należy robić nic na pół gwizdka, tym bardziej, że krupierka świetnie musi grać. Podejrzewam, że krupierka świetnie musi grać. Kupiłem sobie whisky i do stołu siadłem. Stół opuszczał jakiś facet i smutną minę miał. Myślałem, że flirtując nic tutaj nie stracę, bo przecież prostą grę w oczko dobrze znam. Ja prostą grę w oczko dobrze znam. Z początku wszystko wygrywałem, a rozmowa kleiła nam fenomenalnie się. Zacząłem całkiem na luzie już blefować, ale krupierka blefowała chyba też. Ale krupierka blefowała pewnie też. Puści pan dzisiaj kasyno z torbami. Takie to słowa z ponsowych padły ust. Ja byłem całkiem nią oczarowany, a karta nie szła mi tak dobrze dalej już. Karta nie szła mi tak dobrze dalej już. Bo gdy kolejną whisky piłem, chyba czwartą, zorientowałem się, że mi żetonów brak. I chociaż nie dysponowałem mocną kartą, wszystko co miałem postawiłem na wabank. To co miałem postawiłem na wabank. To nie ta harmonika, ale to... Siedziałem potem jeszcze chwilę zamyślony, a obok przysiadł się wesoły jakiś gość. Układała ona nie moje już żetony. Ja pomyślałem, że kasyna mam już dość i że sam siebie w tym kasynie też mam dość. Zapraszam znowu, pójdzie panu lepiej następnym razem, mówiła, lecz ważniejszy był kolejny gracz. Z kasyna wyszedłem ze spuszczoną głową. Jak to się stało, że mnie na gierki było stać? Jak to się stało, że mnie na gierki było stać?